W sobotę 15 czerwca na placu Hofa w Wiśle miał miejsce uroczysty start rajdu pod hasłem Offroad w rękach kobiet. Do kogo to rajd, do kogo jest skierowany? Ja wiem, że do kobiet, ale czy to każda kobieta może przyjść zapisać się, jak to wygląda? Rajd Women's Challenge w tym roku odbywa się pod hasłem Offroad w rękach kobiet, więc nazwa mówi sama za siebie. Zresztą zawsze tak było, że tak naprawdę w naszym rajdzie stery trzymały dziewczyny. W tym roku jest taki wyjątek, że ten gorący fotel, proszę Państwa, co to jest gorący fotel? Co to jest gorący fotel? Fotel pilota, oczywiście puszczamy panów, dlatego że jest pewien problem, że panowie, którzy mają offroadowe pojazdy, no niekoniecznie chcą użyczać ich swoim dziewczynom, swoim córkom, swoim koleżankom, a w tym momencie trzymają pełną kontrolę, więc wszystko jest jasne. Puszczamy panów na gorący fotel, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o statystyki tego rajdu, to i tak dziewczyny też siedzą na gorących, więc mamy przede wszystkim damskie załogi. I tym się charakteryzuje ten rajd, że dziewczyny prowadzą quady, pojazdy typu SSV, terenówki, zmoty, są też Segwaye w tym roku. Co to jest Segway? Proszę Państwa, za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć materiały. Czy ta trasa rajdu się zmienia, czy ona jest co roku ta sama? Tak naprawdę bardzo ciężko znaleźć teraz tereny, po których można śmigać sobie pojazdami 4x4 w Polsce, oczywiście legalnie, ale znaleźliśmy takie miejsce w Wiśle. Wiśle, która od początku jest gospodarzem imprezy, rajdu Women's Challenge 4x4, to jest tor pod piramidą. To jest prywatny teren, po którym można spokojnie, w cudzysłowie, upalać fury i nie tylko te właśnie związane z napędem na 4 koła, również na 2, bo jeżeli chodzi o kłady, ośki, również można tam jeździć na legalu. Chodzi o to, że jest to teren zamknięty, przeznaczony do bezpiecznej jazdy i tutaj jak gdyby wszystko jest zgodne z prawem i z przepisami. I to jest najważniejsze, jest też gość specjalny, Kajetan Kajetanowicz. A jeszcze wracając do tego, co będzie działo się na torze, słuchajcie, tam będzie naprawdę mnóstwo adrenaliny. Mogę powiedzieć woda adrenaliny, bo wody jest teraz mnóstwo po opadach deszczu Wiśle, więc będą przejazdy przez wodę, będą błotne przeprawy, będą trawersy, będą zjazdy, podjazdy, będą odcinki trialowe, będzie skakało błoto, fruwało błoto kilka metrów do góry, więc warto to zobaczyć. A gościem specjalnie jest w tym roku Kajetan Kajetanowicz. Fantastyczny człowiek, znakomity sportowiec, oczywiście fan rajdów nie będę wymieniała teraz wszystkich tytułów Kajetana, bo jest ich mnóstwo, oni doskonale wiedzą, co Kajetan wygrał, gdzie Kajetan rządził, na których odcinkach specjalnych, oczywiście nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Kajetan jest już z nami po raz trzeci. Mieszka tutaj tak naprawdę blisko, za rogiem, w Ustroniu, więc wpadł z wizytą, z czego się bardzo cieszę. I on zawsze nas wspiera kobiety, mówi o nich bardzo dobre rzeczy, a ja go dzisiaj zapytam. Kajetan, a jak to jest w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata? Czy tam w ogóle dziewczyny prowadzą te samochody w WRC? Bo to jest bardzo ciekawa informacja. Być może gdzieś są, ale dowiemy się dzisiaj od źródła, czyli od Kajetana Kajetanowicza. Kajetan, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że przyjechałeś. Jest to dla nas naprawdę ogromny zaszczyt. Ile macie załóg? Czy już wiadomo na ten moment? Jest kilkanaście załóg, więc to są różne pojazdy. Jest na przykład offroadowa karetka. I to jest, słuchajcie, żadna absolutnie ściema. To jest samochód, który rzeczywiście udziela zabezpieczenia na wielu również zagranicznych rajdach. To jest samochód, który rzeczywiście jest wyposażony jak prawdziwa karetka. Nie wiem, czy tam jest aparat trylenowy jeszcze zamontowany. Być może został na chwileczkę zdjęty, żeby po prostu nie spadł. Ale są na pewno nosze. Są trapy, żeby te auto mogło też pracować w trudnych warunkach. I tym autem jedzie dziewczyna, która na co dzień jest ratownikiem medycznym. No więc idealna sytuacja. Mamy tak naprawdę też ochronę. Oczywiście mamy też oprócz tego inną karetkę. Zabezpieczenie medyczne na odcinkach, obok odcinku, więc rajd jest absolutnie bezpieczny. Mamy elektrycznego kłada, co jest taką ciekawostką, bo szczerze mówiąc, kładów takich elektrycznych w Polsce jest niewiele. I w ogóle są dziewczyny na kładach. I to jest też ewenement, bo tak naprawdę kobiety na kładach absolutna rzadkość. Mamy Segwaye, mamy zmoty. Co to jest zmota? To jest takie auto, tak naprawdę parę marek w jednym, które jest niepowtarzalne. Bo to jest taki zwany sam. I ten sam dzisiaj pokażę, na co go stać. A tam jest naprawdę bardzo, bardzo mocne serce i bardzo ciężka noga. Looking for a shame when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feeling good. Yeah, but when I'm